Podróżowanie przedstawia Katarzyna Gawlas, droga. Czyta autorka. Nagranie: Pike Voice Audiobooki. Chciałabym tę książkę zadedykować osobom, które po przeczytaniu Wielkiego Wozu pytały o jego drugą część. To właśnie przez was i dla was ona powstała. A także widzom, którzy podróżowali z nami przez ostatnie lata oraz naszym patronom, którzy w nas uwierzyli i nam zaufali. Dziękuję za Waszą obecność i wsparcie. Prolog. W czasach, gdy wiedliśmy normalne życie i mieszkaliśmy w Anglii, raz lub dwa razy w roku wykonywaliśmy z Łukaszem pewien rytuał. Zapisywaliśmy na kartce wszystkie nasze pragnienia. Powstały spis nazywaliśmy listą marzeń. To pozwalało zwerbalizować nasze życzenia i tęsknoty, a także było pierwszym krokiem w kierunku ich spełnienia. Nigdy nie wątpiliśmy w moc, jaką ma ten proces. A jednak, gdy przypadkiem odkryliśmy, że jedno z takich marzeń właśnie się spełnia, byliśmy zaskoczeni. Po pierwsze, dlatego, że marzenie spełniło się praktycznie co do dnia często obok celu zapisywaliśmy datę, kiedy mamy go zrealizować. Po drugie, dlatego, że zrobiliśmy w naszym odczuciu niewiele, by się ziściło. Owszem, rzuciliśmy pracę i nasze dotychczasowe życie w Anglii. Zrezygnowaliśmy z posiadania domu czy mieszkania na stałym lądzie i przeprowadziliśmy się do kampera. Ale tak naprawdę, kiedy tego wszystkiego dokonywaliśmy, mieliśmy już przed sobą zupełnie inny cel – van life. O tamtym marzeniu zapomnieliśmy całkowicie, a tym bardziej o tym, że istnieje gdzieś zapisane na kartce. Łukasz odnalazł ten zapisek zupełnie przypadkiem, gdy zaczął przeglądać notatnik, który miał schowany w swojej kamperowej półce. Zapewne spakował go, tak jak sporą część rzeczy, na początku naszego wyjazdu, z przekonaniem, że będziemy mieć mnóstwo wolnego czasu i że będzie robił notatki, a może nawet pisał książkę. Jednak podróż szybko udowodniła nam, że sama w sobie jest wystarczająco absorbująca. W rzeczywistości rzadko mieliśmy chwilę na zaglądanie do notatników, dłuższe czytanie książek, czy wylegiwanie się w słońcu na materacu, który przejechał z nami już pół Europy. Muszę tu jednak nadmienić, że jeśli którąś z czynności jasno określiliśmy jako priorytet, udawało nam się ją zrealizować. Na przykład dla mnie ważnym rytuałem jest pisanie. Dlatego dość często zaczynam dzień właśnie od tego, że zasiadam nad zeszytem. Zachowałam ten zwyczaj z czasów, gdy realizowałam program z drogi artysty. W moim życiu, podobnie jak w książce, nosi on miano pisania porannych stron tudzież strumienia świadomości. Właściwie można by go nazwać prowadzeniem pamiętnika. Jednak mam opór przed określaniem tego w ten sposób. Wydaje mi się to pretensjonalne i dziecinne, a przecież zapisywanie własnych myśli to poważna sprawa, prawda? Teraz, kiedy zadałam to pytanie, brzmi to jeszcze bardziej absurdalnie. Dlatego wróćmy do notatnika Łukasza. Pewnego dnia otworzył on szafkę, i pośród ukrytych tam skarbów i najróżniejszych przydasiów znalazł wspomniany zeszyt. Zaczął przeglądać jego zawartość i ku swojemu zaskoczeniu znalazł listę marzeń sprzed dwóch lat, z roku 2016. W jednym punkcie, jak byk widniał zapisak Przeprowadzka do Portugalii listopad 2018 Skadnijcie, kiedy wjechaliśmy do Portugalii słowem wstępu czyli kim jesteśmy i skąd pomysł na VanLife nazywam się Kasia. Wraz z mężem Łukaszem od 2018 roku mieszkamy i podróżujemy w samodzielnie zbudowanym kamperwanie. Wszystko zaczęło się pewnego sierpniowego popołudnia 2017 roku, kiedy to Łukasz trafił na vlogi z Alaski, autorstwa ekipy Busem Przez Świat. Po chwili YouTube podpowiedział filmy o zagranicznych vanlifersach i kiedy Łukasz usłyszał historię milionera z Dubaju, który porzucił wszystko, zaczął podróżować i ostatecznie zamieszkał w niewielkim kamperze, w jego sercu pojawiło się pragnienie, by spróbować takiego życia. Do tej pory nasze życie było dość poukładane. Mieszkaliśmy w Anglii, najpierw w Londynie potem w Bristolu. Każde z nas z powodzeniem rozwijało swoją karierę. Mieliśmy dobre stanowiska, całkiem nieźle zarabialiśmy. Od roku mieszkaliśmy w pięknym domu, nie narzekaliśmy na samotność, bo w UK mieszkali także nasi przyjaciele. Kochaliśmy podróże i często wyjeżdżaliśmy. Zazwyczaj poruszaliśmy się samochodem. Jednak zatrzymywaliśmy się w hotelach lub apartamentach. Po mniej więcej czterech latach zaczęliśmy mocno odczuwać, że czegoś nam brakuje, choć nie umieliśmy tego nazwać. Ja miałam duszę włóczki ja i kilka miesięcy wcześniej przeszłam samotnie Kamino. To tam, wędrując przez bezdroża portugalskiej północy, doświadczyłam niesamowitego poczucia wolności. Szłam sama. Oczywiście spotykałam ludzi, jednak pierwszy raz w życiu nie chwytałam się ich kurczowo. Pozwalałam im być i odchodzić. W plecaku, który nosiłam, mieścił się cały mój dobytek. Wszystko, czego potrzebowałam, miałam przy sobie. Wyglądałam zupełnie inaczej niż na co dzień w Anglii. Moje włosy były niewyprostowane, miałam na sobie lekkie sportowe ubrania i ani grama makijażu. Mogłam w każdym momencie się zatrzymać, zawrócić albo zejść ze szlaku. Mogłam wszystko. Ta wolność była przepiękna i napełniła mnie szczęściem. Zapragnęłam tak żyć. Jednak mój umysł szybko przypomniał mi, że nie jest to możliwe. Przecież mam zobowiązania, a żeby przetrwać, potrzebne są pieniądze. Jednak ta chwila, to uczucie zostało ze mną na zawsze. Dlatego kiedy tego pamiętnego popołudnia Łukasz zawołał mnie do swojego biura, które znajdowało się na piętrze naszego wspólnego domu, i pokazał filmy o Van versach, a potem powiedział, że chciałby spróbować takiego życia, ja po prostu wiedziałam. Byłam pewna, że wszechświat odpowiada na moje pragnienie. I pokazuje mi drogę do jego spełnienia. Tak to wszystko się zaczęło. Potem wyprowadziliśmy się z domu i sprzedaliśmy lub rozdaliśmy większość naszych rzeczy. Jeszcze przez kilka miesięcy mieszkaliśmy w wynajmowanym pokoju w Bristolu, by zarobić pieniądze na realizację naszego celu. Od tej chwili postanowiliśmy również nagrywać całą naszą przygodę i dzielić się nią w internecie. Tak więc zakupiliśmy kamerę i założyliśmy kanał na YouTube pod nazwą Podróżowanie. W marcu 2018 roku wróciliśmy do Polski, gdzie rozpoczęliśmy budowę kampera. Jako baza posłużył nam zwykły blaszak Volkswagen LT-35 w największym rozmiarze. Właśnie dlatego nazywamy go Wielkim Wozem, choć nazwa ta urodziła się w naszych głowach dużo później. Po trzech miesiącach zakończyliśmy przeróbkę i byliśmy gotowi, by wyruszyć w podróż. Mimo, że nasz kamper jest bardzo prosty, ma wszystko, czego potrzebujemy do życia. Przede wszystkim wygodne łóżko, stolik, kuchenkę gazową, toaletę, szafki. Jedyne, czego w nim zabrakło wewnątrz, to prysznic. Szkoda było nam czasu i pieniędzy na jego budowę, więc zaopatrzyliśmy się w jego turystyczną wersję. A z czasem staliśmy się mistrzami w odnajdywaniu pryszniców ogólnodostępnych. W kamperwanie mieści się cały nasz dobytek wszystko, czego potrzebujemy do życia ciasny, ale własny prawdziwy dom na czterech kółkach. 28 maja 2018 roku. Rozpoczęliśmy naszą podróż. Byliśmy pełni entuzjazmu, ale także towarzyszył nam lęk. Ruszaliśmy w wielką niewiadomą. Nie mieliśmy pracy, tylko na koncie nieco oszczędności, które według założeń powinny były nam wystarczyć na rok van lifeu. Co się wydarzy później, nie wiedzieliśmy. Pierwsze pół roku było najbardziej intensywnym czasem, który zakończył się w momencie, gdy dotarliśmy na Półwysep Iberyjski, gdzie planowaliśmy spędzić zimę. Wszystko, co zdarzyło się do tego momentu, opisałam w poprzedniej książce Wielki Wóz. Niniejsza jest jej kontynuacją. Mam nadzieję, że ta lektura umili Wam czas i zainspiruje do spełnienia własnych marzeń. Ruszamy! Kilka słów wyjaśnienia. Historia opisana w książce Wielki Wóz zatrzymała się w Portugalii. I właśnie tu chciałabym podjąć ją na nowo. Jednak zanim zacznę opowiadać o moim ukochanym miejscu na ziemi, muszę napisać krótkie sprostowanie. Otóż nasz pobyt w kraju Vasco da Gamy był podzielony na dwie części. Pominęłam ten szczegół w pierwszej książce, ponieważ czułam, że zbyt mocno rozbudowałby jej treść i powstałoby opasłe tomisko, za ciężkie by zabrać je do torebki czy do plecaka, a może nawet odstraszające czytelnika swoim gabarytem. Wiele naszych historii jest ze sobą połączonych niczym łańcuch i poruszenie jednego wątku jest równoznaczne z opisaniem kilku kolejnych. Musiałam więc jakoś zgrabnie wybrać to, co było ważne dla sedna opowieści. Dlatego nasz pobyt w Portugalii opisałam w skrócie, jako jeden okres, pomijając nasz krótki wyjazd do Andaluzji. Muszę też przyznać, że nie zamierzałam pisać drugiej części książki i nie wiedziałam, że przyjdzie mi się tłumaczyć z tego zabiegu. Jednak chęć przeczytania kontynuacji Wielkiego Wozu była zgłaszana przez tak wiele osób i to w tak miłych i krzepiących dla mnie słowach, że stwierdziłam: Co mi tam napiszę? Jednak teraz, gdy znów zabieram Was w podróż i pokazuję nasz świat, którym mam przywilej i szczęście poznawać, czuję, że nie mogę pominąć epizodu, jakim była nasza wizyta w południowym regionie Hiszpanii. Nie mogę też wpleść tego wątku od tak, że niby wyjechaliśmy z Algarf na wycieczkę, gdyż nasz pobyt w tętniącym sercu tego hiszpańskiego regionu, w Sewilli, przypadał na dość specyficzny okres czyli czas adwentu. A że moja wiedza na temat tego, jak Sewilla wygląda w styczniu, lutym czy marcu, jest znikoma, nie chciałabym napisać czegoś, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jednym słowem, nie chcę wprowadzać Was w błąd. Nie umiem też pisać fikcji. Oczywiście mogłabym zupełnie pominąć ten wątek i od razu zająć się tym, co działo się w Portugalii, jednak po dłuższym namyśle uznałam, że nie chcę tego robić. Mimo, że nasza podróż przez Andaluzję była stosunkowo krótka i widzieliśmy tylko niewielki jej fragment, odcisnęła piętno na moim sercu i sprawiła, że zakochałam się w tym regionie tak mocno. Przystał się on moim ulubionym miejscem w całej Hiszpanii. Architektura, przyroda i bogata kultura tego obszaru to obraz, którym chcę się z Wami podzielić. Szczególnie teraz, kiedy mam przed sobą nową pulę stron do zapisania. Dlatego, zanim zaczniemy wspólnie eksplorować Algarve, czyli południową część Portugalii, gdzie spędziliśmy z Łukaszem zimowe miesiące, zabieram Was na wycieczkę po Andaluzji. Część pierwsza Południowa kraina listopad w portugalii. Żeby wszystko było jasne, pokrótce nakreślę ramy czasowe i opowiem o tym, co działo się od momentu naszego przyjazdu do portugalii. Tak jak wspomniałam na początku, po raz pierwszy pojawiliśmy się w portugalii w listopadzie 2018 roku, jadąc z Madrytu przez Salamankę, a potem Ciudad Rodrigo. Znaleźliśmy się zatem w centralnej części rodzinnego kraju Cristiano Ronaldo, i w ciągu kolejnych tygodni Zwiedzaliśmy miasta i miasteczka właśnie w tamtym rejonie. Pierwszy raz w życiu odwiedziliśmy Koimbrę, znaną jako kolebka nauki, za sprawą największego i najstarszego uniwersytetu. Jej opis zostawię jednak na później, gdyż jeszcze tutaj wrócimy. Potem kierowaliśmy się na południe. Zatrzymaliśmy się na kilka dni w Fatimie, gdzie czas upłynął nam na modlitwie i medytacji. Potem odwiedziliśmy przepiękne miasteczko Obidosz. Stare miasto okolone jest wysokimi murami i pamięta czasy średniowiecza. Panuje tam wyjątkowy klimat. Wąskie uliczki pokrywa bruk, małe zabudowania pozbawione są anten czy neonów. Wszystko wygląda tak, jakby czas stanął w miejscu. A równocześnie widać, że mieszkańcy konserwują tę starość. Budynki są eleganckie i zadbane, tynki nie odpadają, płoty nie murszeją. Wspaniałe miejsce na wycieczkę, podobno niezwykle popularne wśród turystów. Dlatego, mimo kiepskiej pogody, cieszyliśmy się, że jesteśmy tam właśnie teraz, w listopadzie, kiedy ludzi kręcących się po labiryntach ulic jest mniej i mamy szansę w spokojnej atmosferze, nacieszyć się wyjątkową architekturą, a także zrobić sobie zdjęcia bez nieproszonych gości. Później zatrzymaliśmy się w Lizbonie, gdzie naszym przyczółkiem stał się na kilka dni sporych rozmiarów parking, znajdujący się w porcie. Może nie było to najspokojniejsze miejsce w mieście. Ale za to do centrum i najważniejszych zabytków miasta mogliśmy się dostać o własnych nogach. Był to intensywny czas, wypełniony spotkaniami. Obok wielkiego wozu stało zaparkowanych sporo różnego rodzaju vanów i kamperów. Poznaliśmy tam pewnego pana, miłego Polaka, którego imienia niestety nie pamiętam. Jednak dobrze zapadł mi w pamięć on sam i jego furgon. Stało się tak, ponieważ jego van był dopiero w trakcie budowy. W ciepłym lizbońskim słońcu, pośrodku parkingu, Pan wynosił na zewnątrz narzędzia oraz komponenty mające stworzyć dom i powoli go wykańczał. Wnętrze było surowe, choć miał tam absolutne minimum łóżko i miejsce do przygotowywania posiłków. Kiedy zapadała noc, wszystko zamykał w środku i pośród tego nieopisanego bałaganu spał. Z jednej strony bardzo mi to imponowało, ponieważ był to dowód, że człowiek może zrobić wszystko, by spełnić swoje marzenia, nawet zamieszkać w nieukończonym wanie. Z drugiej strony Bajzel, który w nim panował, przyprawiał mnie o zawrót głowy. Miałam ochotę wszystko poukładać i zorganizować, jak przystało na chroniczną pedantkę, duchową siostrę Moniki Geller z serialu Przyjaciele. Tego samego dnia spotkaliśmy się również z parą, która, podobnie jak my, od kilku miesięcy podróżowała własnoręcznie zbudowanym kamperwanem. Z Kubą i Magdą łączyło nas o wiele więcej. Oni także mieszkali w Anglii, zanim wyruszyli w podróż, i tak jak my prowadzili kanał na YouTubie pod nazwą VanTramps. To było nasze pierwsze spotkanie z Polakami uprawiającymi VanLife i dlatego dobrze je zapamiętałam. W ciągu jednego wieczoru nawiązała się między nami ta specyficzna więź, nić porozumienia, która łączy ludzi drogi i której w kolejnych latach miałam jeszcze wielokrotnie doświadczyć. W końcu dzieliliśmy się opowieściami i spostrzeżeniami z codzienności życia w vanie z kimś, kto doświadczał tego samego. To było bezcenne. I dopóki nie spędziliśmy wspólnie popołudnia, nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo brakuje mi tego rodzaju porozumienia. Nie chodzi o jakieś wielkie przeżycia, ale właśnie o te drobne, mało znaczące szczegóły codzienności, których nie zrozumie ten, kto nigdy nie mieszkał w Wanie czy kamperze. Jak to, że zapach perfum stał się bardziej intensywny i w miejskiej dżungli pachnidła ludzi były wręcz uderzające. Albo to, że dla nas dziewczyn wszelkie nakrycia głowy stały się najlepszymi przyjaciółmi. Pomagającymi maskować tuste włosy, które z przyczyn niezależnych od nas nie zawsze dało się umyć. Cudownie było rozmawiać z kimś, kto znał te problemy i dzielił podobne doświadczenia. Snuliśmy nasze opowieści w trakcie wspólnego posiłku, a później podczas długiego spaceru ulicami Lizbony. Niestety nasze drogi rozjechały się już kolejnego dnia, ale nigdy nie zapomnę tych kilku wspólnych godzin, które tak bardzo mnie pokrzepiły. Dlaczego to zrozumienie było dla mnie tak ważne, nie wiem. Wydaje mi się, że chyba jako gatunek ludzki mamy to zapisane w DNA. Kiedyś, by przeżyć, musieliśmy trzymać się w grupie. I chyba ten atawizm mocno w nas tkwi. Na pewno tkwi we mnie. A że od pół roku realizowaliśmy scenariusz dla wielu osób dziwne, szalony i pozbawiony sensu, miło było dla odmiany poczuć, że jest więcej ludzi, którzy myślą podobnie do nas. Ostatnie spotkanie nastąpiło na zajutrz. W Lizbonie mieszkał mój dobry kumpel Dario, którego poznałam podczas kamino. Tego wieczoru poszliśmy we trójkę na spacer, a potem Dario zaprosił nas do swojego niewielkiego mieszkania na obiad, który dla nas przygotował. Jego lokum było specyficzne, zostało przerobione z większego apartamentu, o czym świadczyła łazienka, znajdująca się tam, gdzie kiedyś był balkon. Dario, wyjaśniając nietypowy wygląd mieszkania, opowiedział nam, z jakimi problemami muszą mierzyć się mieszkańcy Lizbony. Ceny wynajmu mieszkań w ciągu kilku lat systematycznie rosły, stając się zaporowymi dla coraz większej grupy lizbończyków. Dlatego ci, którzy chcieli pozostać w centrum, musieli przenosić się na coraz mniejszy metraż. Działo się tak w dużej mierze za sprawą mocno rozwijającej się turystyki, a konkretnie inwestorów, którzy wykupywali mieszkania w centrum miasta po to, by zamienić je w apartamenty, hostele czy pokoje do wynajęcia. Było mi przykro, gdy słuchałam o tym procederze. Szczególnie, że miałam świadomość, iż zarobki Portugalczyków nie należą do najwyższych w Europie. W najgorszym scenariuszu wielu z nich nie pozostanie nic innego, jak wyprowadzić się na obrzeża miasta. Trochę później trafiłam na szerszy opis tego zjawiska, które fachowo nazywa się gentryfikacją. Dotyka ono coraz więcej miast na całym świecie. Powody są różne, jednak skutki zawsze te same. Zmienia się charakter dzielnic, a także struktura jego mieszkańców. W dystrykcie, który wcześniej był zróżnicowany, gdzie na mieszkania stać było także osoby z niższymi dochodami, po pewnym czasie mogą mieszkać tylko ci, których przychody są wyższe, ponieważ ceny mieszkań rosną. Towarzyszą temu zmiany w wyglądzie okolicy oraz oferowanych tam usług. Z jednej strony wydaje mi się, że jest to proces naturalny, bo miasto jest żywym organizmem i podlega cyklom odnowy oraz przemiany. Sama doświadczyłam pozytywnych stron tego mechanizmu w Londynie. Kiedy tam mieszkałam, mogłam bezpiecznie i swobodnie spacerować po dzielnicy Hackney, która zmieniała się wówczas z okolicy uznawanej za niebezpieczną w modne epicentrum hipsterskiego życia. Kochałam to miejsce i uwielbiałam się po nim kręcić. Jednak byłam tam outsiderem i nie wiem, jak te zmiany wpływały na ludzi, którzy mieszkali tam od lat. Wiedziałam jedynie, że z powodu rosnących cen mieszkań moi przyjaciele się stamtąd wyprowadzili. Choć mam w sobie zrozumienie dla tych procesów, Myśl o tym, że rodowici Lizbończycy nie mogą mieszkać w centralnych dzielnicach własnego miasta, tam gdzie zapewne część się wychowywała, bo ważniejszy jest biznes robiony na turystyce, budziła we mnie poczucie niesprawiedliwości. Bezradność, a nawet poczucie winy, bo sama nieraz korzystałam z ofert Airbnb. Był w tym wszystkim również smutek. Długo się zastanawiałam, dlaczego, i doszłam do wniosku, że nie tylko lokalni ludzie, ale również ja coś na tym tracę. Niepowtarzalny klimat portugalskiego miasta, jaki tworzą właśnie rodowici mieszkańcy. Stare, tradycyjne dzielnice, nawet jeśli na pierwszy rzut oka zaniedbane, żyją swoim specyficznym rytmem. W ich rysach, pęknięciach, brudzie kryje się jakaś historia. Tuż pod warstwą zapomnienia schowane jest dziedzictwo, opowieść o czasach, które je stworzyły i ludziach, których żywoty się tam rozgrywały. Myślę, że piękno to również subiektywne odczucie, do którego w pewien sposób jesteśmy warunkowani. Świadomy człowiek odnajdzie je w tych starych miejscach, bądź będzie czuł, że ono tam jest, wyłaniające się z niedoskonałości. Kiedy turystyka wypiera rodowitych mieszkańców na obrzeża, to zagarnia tę starą, organiczną polichromię i poleruje ją, odnawia, często pokrywając rozwiązaniami współczesnymi, zapożyczanymi z tego, co jest akurat modne, kopiując wielkie miasta i to, co rozpowszechniane na Instagramach czy Pinterestach. Pojawiają się butyki, sieciowe kawiarnie, sklepy z pamiątkami. Ostatecznie zamiast starego, ale jedynego w swoim rodzaju obszaru, otrzymujemy kopię, czasami zaaktualizowaną o lokalne detale, jednak wciąż uderzająco podobną do tego, co jest na czasie w Londynie, Kopenhadze, Paryżu czy innym trendseterskim mieście. Może dla ludzi, którzy potrzebują wymuskanych okoliczności by zrobić idealne zdjęcia, a także komfortu ponad wszystko, jest to proces pożądany. Ja natomiast lubię, kiedy miasta żyją swoim życiem, zanurzone we własnych tradycjach, kulturze, odzwierciedlających DNA mieszkańców. Nie przeszkadza mi, kiedy coś jest zniszczone albo brudne. Byle było autentyczne, odznaczało się szczególnością opowiadającą mi o miejscu, w którym się znajduję. Pokazywało jakąś prawdę o kraju, który właśnie odkrywam. A już najlepiej jest, kiedy takie miejsca otoczone są troską, gdy pielęgnując ich historię, odnawia się je i przywraca z całym swoim charakterem współczesności. I kiedy w takich miejscach są prawowici mieszkańcy, w tym wypadku Portugalczycy, bo ostatecznie to ludzie wpływają na klimat danego miejsca, to oni je ożywiają, to spotkanie z nimi uczy mnie najwięcej o historii, zwyczajach i kulturze kraju, który odwiedzam. Tak uczę się o podobieństwach i różnicach między nami. To, o czym piszę, najlepiej odzwierciedlają prawdziwe portugalskie bary, które są jednocześnie kawiarniami. Jeśli po wejściu do środka twoim oczom ukaże się wnętrze, które wygląda, jakby lata osiemdziesiąte nigdy się nie skończyły, pod sufitem zobaczysz telewizor z transmisją meczu, a przeważającą klientelą będą starsi panowie popijający kawę i dzierżący kieszek czegoś mocniejszego, to trafiłeś, trafiłaś we właściwe miejsce. Mimo, że wystrój nie jest mocną stroną takich miejsc, ja odnajduję w nich szczególny urok, poprawiający mi humor. Przypominają mi też o tym, że nie trzeba się spieszyć i że czas to rzecz względna, bo przenoszą mnie do dawnego świata, który pamiętam z dzieciństwa. W takich barach można napić się prawdziwej portugalskiej kawy, podawanej w małych filiżankach. Mimo, że zazwyczaj w kafejkach zamawiam cappuccino, w Portugalii zawsze piję pigado, czyli małą czarną z odrobiną mleka. Do tego obowiązkowo wsypana cała saszetka cukru i jakieś ciastko, czyli bolo. Na koniec naszego spotkania Dario zabrał nas właśnie w takie miejsce i miałam okazję skosztować wyjątkowego świątecznego deseru, który nazywa się rabanadasz. Była to kromka białego chleba namoczona w mleku, obtoczona w jajku i usmażona z cukrem i cynamonem. Proste składniki, a efekt przepyszny. Ciastko było słodkie, aromatyczne i rozpływało się w ustach. Cudowny akcent na zakończenie naszego pobytu w stolicy. Z takimi refleksjami i smakami opuszczaliśmy Lisbonę. Jednak gdy tylko przekroczyliśmy granicę miasta Rio Tejo, to znaczy rzekę tak, moje myśli skierowały się ku przyszłości. Jechaliśmy na południowy wschód, do Andaluzji. Zastanawiałam się, co czeka na nas w tym regionie Hiszpanii: czy będzie podobny do tych, które już widzieliśmy? Czy może to zupełnie inna kraina? Czy będzie bardziej w stylu Katalonii, czy może Galicji? Byłam także podekscytowana perspektywą spotkania z dawno niewidzianą znajomą. Miasto Pomarańczy. Do Sewilli, stolicy Andaluzji, dotarliśmy 5 grudnia. Pamiętam dokładnie tę datę, ponieważ kolejnego dnia wypadał w Hiszpanii Dzień Konstytucji, Święto i Dzień Wolny od pracy. W związku z tym arterie prowadzące do miasta i w przeciwnym kierunku były zatłoczone, głośne i wymagały od nas pełnego skupienia, by nie przeoczyć jakiegoś zjazdu albo nie wjechać przypadkiem w auto-osobowe. W centrum Sewili sytuacja wcale nie była lepsza. Na ulicach panował wzmożony ruch, wolnych miejsc parkingowych brak. Zapadający zmrok sprawiał, że stawaliśmy się coraz bardziej nerwowi. W Sewili byliśmy umówieni z Moniką, naszą koleżanką z okresu krakowskiego życia. I to właśnie do jej mieszkania, zlokalizowanego w północnej części miasta, się kierowaliśmy. Kręciliśmy się po szerokich Avenidach, tam i z powrotem, bezskutecznie próbując znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy bez obaw zostawić naszego wana. Szukaliśmy zarówno na ulicy, jak i na pomniejszych parkingach, oznaczonych w aplikacji, z której korzystaliśmy do wynajdywania noclegów. Niestety, bezskutecznie. Lawirując pomiędzy dzielnicami i głównymi alejami, w pewnym momencie niechcący przekroczyliśmy mury starówki. Zdenerwowanie, które odczuwaliśmy, zaczęło zamieniać się w panikę. Dobrze wiedzieliśmy, że w miastach z wielowiekową tradycją w ścisłych centrach są ciasne, czasami kręte ulice, które mogą stać się pułapką dla naszego wielkiego wozu. Van z ogromnym trudem przeciskał się między murami oraz budynkami, które wznosiły się po obu stronach Jestyni. W końcu wydarzyło się to, czego baliśmy się najbardziej – Droga przed nami zwężała się i znikała za zakrętem. Co gorsza, była to ulica jednokierunkowa, i po chwili za nami zaczęła formować się kolejka samochodów, odcinając nam możliwość wycofania. Byliśmy przekonani, że to koniec, że utkniemy. Ale nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy jechać do przodu. I tak robiliśmy. Powoli i ostrożnie. Kierowcy z tyłu zaczynali się niecierpliwić naszą opieszałością. Co prawda, jeszcze nie trąbili, ale mimo dzielących nas ścian samochodów, wyczuwaliśmy rosnącą presję. Do tej pory zdążyliśmy się już przekonać, że na drodze temperament Hiszpanów uwidacznia się ze zdwojoną siłą. Dlatego musieliśmy się stamtąd wydostać. Na twarzy Łukasza malowało się pełne skupienie. Zwolnił do minimum, i gdy nadszedł krytyczny moment, zachował zimną krew, a jego dłonie nawet nie drgnęły. Dzięki temu Eltek dosłownie na milimetry zmieścił się między murami. Nawet nie został zarysowany. Na nasze szczęście za wirażem odnaleźliśmy wyjazd na główną drogę. Tam odetchnęliśmy i podjęliśmy decyzję, że wynosimy się z centrum i zaparkujemy gdzieś dalej. Gdy powiedzieliśmy o tym Monice, zaproponowała, że przyjedzie po nas swoim samochodem i zabierze do siebie. Dla nas był to plan doskonały. Przestronny parking znaleźliśmy w pobliżu kanału od nogi rzeki Gwadalkiwir. Na miejscu okazało się, że stoi tam sporo kamperów i vanów, dlatego po dokładnym zamknięciu naszego LTK bez obaw zostawiliśmy go na parę samotnych nocy. Zabraliśmy tylko kilka potrzebnych rzeczy, ubrania na zmianę oraz kosmetyki i razem z Moniką udaliśmy się do jej mieszkania. Lokum znajdowały się na drugim piętrze i miało dość dziwny układ. Część pokoi, kuchnia i łazienka miały okna wychodzące do wnętrza budynku. Było to możliwe dzięki przestrzeni, jaką tworzyło znajdujące się w środku bloku patio. Monika wyjaśniła nam, że to dość popularne rozwiązanie w tutejszym budownictwie, spowodowane wysokimi temperaturami. W lecie w tym regionie na termometrze można zobaczyć ponad 40 stopni. Dlatego okna, które wychodzą na ulicę i przez które wpada światło słoneczne, są całkowicie zaciemnione szczelnymi roletami. Z tego powodu tworzy się specyficzne budynki z dziurą w środku. Dzięki temu część pokoju ma okna, które cały czas znajdują się w cieniu, są chłodniejsze i nie trzeba ich zasłaniać. W trakcie naszego kilkudniowego pobytu w Sewilli, co rusz, odkrywaliśmy kolejne zaskakujące rozwiązania, podyktowane właśnie upalnym słońcem. Na przykład rozmiary podawanego piwa. Najpopularniejszym było tak zwane kania, czyli szklanka o pojemności 250 ml. Dla nas, Polaków, dostać taki mały kufelek piwa w knajpie to prawie obraza. Jednak w gorącym klimacie piwo szybko traci gaz, smak i po prostu się nagrzewa. Inne napoje serwowane były z jedną wielką kostką lodu. Wypełniała jakieś trzy czwarte szklanki. Monika, widząc nasze zdziwione miny, szybko wyjaśniła, że lód wielkości pięści rozpuszcza się o wiele dłużej i tym samym dłużej schładza drinka. A przecież właśnie o to chodzi w gorące dni i noce. Nasza przyjaciółka dzieliła mieszkanie z dwójką lokatorów. Sympatycznymi Pablem i Marie, Hiszpanami. Pablo, artysta, był bardzo miłym chłopakiem, a jego twarz zawsze rozjaśniał szeroki uśmiech. Zawodowo zajmował się renowacją zabytków, ale oprócz tego tworzył także własne dzieła. Jako motyw szczególnie podobał sobie pulchne kobiety. Wizerunki obfitych ciał znajdowały się w całym mieszkaniu. Szkice nakreślone ołówkiem przyczepione były do drzwi lodówki, a na ścianie w salonie wisiały tamborki z wyhaftowanymi, brzuchatymi i piersiastymi damami. Pablo malował swoje postacie za pomocą prostych linii i bezwidocznych twarzy. Na przykład były one ukryte pod spiczastym kapturem z dziurami na oczy. Niektóre postaci w ogóle nie miały głów, niczym antyczne rzeźby. Ten motyw, mimo że na pierwszy rzut oka zabawny, miał w sobie pewną dostojność, a także dużo ciepła. Grube, jak nazywała je Monika, przypominały mi najstarsze kobiety w rodzie. Matki, ciotki i babki, których krągłe kształty przekwitłe już kobiecości, emanują ciepłem i kojarzą się z bezpiecznym, czułym schronieniem. Mary także była artystką, a realizowała się jako tatuatorka. Na ścianach w salonie wisiały również obrazy jej autorstwa. Pełne kolorów i ekspresji. Była bardzo sympatyczna, zabawna, a także pewna siebie. Początkowo tego nie zauważyliśmy, gdyż była onieśmielona tym, że w rozmowie z nami musi posługiwać się językiem angielskim, który, jak twierdziła, znała bardzo słabo. Wszystko się zmieniło, gdy wypiliśmy trochę wina, co udowodniło mi po raz kolejny, że alkohol z powodzeniem zastępuje najlepszych tłumaczy. Wtedy mieliśmy okazję posłuchać o jej ekscentrycznych przygodach, których, ze względu na dobre obyczaje, nie będę tutaj przytaczać. Monika trafiła do Sewilli, ponieważ tutaj znalazła pracę. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła naukę hiszpańskiego i wyjechała do Hiszpanii na Erasmusa. Potem postanowiła osiedlić się w tym kraju na dłużej, wyszlifować język. Słuchając jej miałam wrażenie, że jest rodowitą Hiszpanką. Z Marii i Pabrem rozmawiała bez zająknięcia, bez żadnej pauzy na znalezienie w głowie odpowiedniego słowa. Kolejnego wieczoru, kiedy wspólnie z ich przyjaciółmi jedliśmy kolację, zaskoczyła mnie tym, że rozmawiała z nimi o polityce i historii ba, momentami nawet się kłóciła. Broniła swojego zdania, co było dla mnie jasnym znakiem, że doskonale wie, o czym mówi. Przesiąkła tutejszym klimatem na tyle, że w szafie wisiała jej własna piękna suknia flamenko. To czyniło z niej cudowną przewodniczkę, która swoje opowieści okraszała ciekawostkami o lokalnych zwyczajach i tradycjach. To dzięki niej zakochałam się w Sewilli, a co za tym idzie, również w Andaluzji. W Sewili spędziliśmy łącznie trzy dni. Przez połowę czasu miasto poznawaliśmy wspólnie z Moniką, przez resztę wędrowaliśmy sami według jej wskazówek. Pierwsze, co rzuciło nam się w oczy, to to, że na ulicach niepodzielnie królują drzewka pomarańczowe, o tej porze roku pyszniące się owocami w intensywnym kolorze. Wieczorem dostrzegliśmy także, że są oświetlone małymi lampkami. Z powodzeniem zastępowały wszechobecne o tej porze roku w innych częściach Europy świąteczne choinki. Podobieństwo żywych owoców do bombek nasuwało się samo. Szpalery niewysokich drzew stanowiły elegancką ozdobę miasta i nie dało się nie uśmiechnąć na ich widok. Szczególną ekscytację wykazywali turyści, zapewne pochodzący z północnych części świata, gdzie pomarańcze są owocem egzotycznym. Pośród nich byliśmy oczywiście i my. W pierwszym odruchu uważnie przyglądaliśmy się owocom, dotykaliśmy ich, zrywaliśmy, a także co chwilę fotografowaliśmy się na ich tle. Oczywiście nie obyło się bez próby zjedzenia pomarańczy zerwanej prosto z drzewa. Próby nieudanej, gdyż jak się okazało, jest to odmiana gorzka, niejadalna bez uprzedniej obróbki termicznej. Z filmu Happy Go Lucky dowiedziałam się, że dużą część pomarańczy przeznacza się na eksport do Anglii, gdzie wyrabia się z nich marmoladę. Monia powiedziała nam, że są również używane do produkcji kosmetyków, a gdy kwitną, w całym mieście unosi się piękny aromat. Trochę później, wczesną wiosną w Portugalii Sami mieliśmy okazję poznać ten zapach, i od tamtej pory należy on do moich ulubionych. Można go porównać do zapachu jaśminu. Jest słodki, delikatny, a w tle przewija się nieporównywalna do niczego innego nuta. Architektura miasta, szczególnie historycznego centrum, po prostu mnie urzekła. Myślę, że uosabia ona charakterystyczny dla Andaluzji styl, który wyróżnia się na tle innych hiszpańskich miast. Budynki są raczej niewysokie, mają maksymalnie trzy piętra. Ich fasady są utrzymane w jasnych barwach, dominują biel i żółć, a wokół okien i drzwi często pojawiają się kolorowe pasy. W oknach lub na balkonach zawsze królują czarne lub zielone kratki i balustrady, gdzie niegdzie widać współczesny dodatek w postaci zwiniętych bambusowych rolet. Częstą formą zdobienia budynków są kolorowe płytki Azulejos. Jednak nie pokrywają one całych fasad jak w Portugalii, tylko stanowią kolorowy akcent. Natomiast już we wnętrzu budynku często można znaleźć ich wzorzyste oblicza pokrywające nawet całe ściany pomieszczeń. U Moniki w bloku zdobiły korytarz klatki schodowej. Spacerując po ulicach centrum, co jakiś czas natrafialiśmy na reprezentacyjne budynki. Muzea, wille, hotele, kościoły. To właśnie na nich szczególnie widać było wpływy architektury arabskiej. Okna w kształcie łuków, często tworzące arkady, a także ornamenty z motywami roślinnymi, ażurowe wykończenia i specyficzne dachy. Styl, będący połączeniem sztuki islamu z architekturą katolicką, jest charakterystyczny dla regionu Andaluzji i nazywa się Mudehar. Najlepiej widać go w bryle i wykończeniu zamku królewskiego Alcazar. Znajduje się on w centrum miasta, tuż obok niesamowitej olbrzymiej katedry najświętszej Marii Panny. Gmach tego kościoła kryje w sobie wiele historii i tajemnic, co nie dziwi, zważywszy na to, że powstawał przez ponad 300 lat. Wprawne oko dostrzeże mieszankę różnych stylów architektonicznych, które panowały w poszczególnych wiekach wznoszenia i wykańczania budynku. Katedrę Sewilli spośród innych świątyń zdecydowanie wyróżnia jeden szczegół. Widać wyraźnie wpływy kultury arabskiej. Zresztą powstała w miejscu, gdzie kiedyś wznosił się meczet. Być może zastanawiasz się, czytelniku, czytelniczko, skąd właściwie meczet i te dziwne słowa w europejskim kraju? Spieszę z odpowiedzią. W wielkim skrócie. W VIII wieku tereny dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii zostały podbite przez muzułmańską armię Maurów z północnej Afryki, którzy utworzyli na podbitych ziemiach kalifaty i rządzili nimi przez kolejnych siedem wieków. Cały podbity teren nazywali Al-Andulus. Ponieważ muzułmanie panowali na Półwyspie Iberyjskim tak długo, Wywarli olbrzymi wpływ na większość aspektów życia w tym regionie, od języka po architekturę właśnie. Z czasem katolicy królowie Hiszpanii zaczęli powoli odzyskiwać podbite ziemie, a proces ten nazywany jest rekonkwistą. Echa tych wydarzeń będziemy odnajdywać jeszcze wielokrotnie nie tylko w Andaluzji, ale również w Algarw, które także znajdowało się pod panowaniem muzułmanów. Kiedy Sewila, jako jedno z ostatnich miast, została z powrotem włączona do królestwa Hiszpanii. Meczet, który był tam zniesiony, początkowo zamieniono w Kościół Katolicki, a później go zburzono. Na jego miejscu rozpoczęła się budowa olbrzymich rozmiarów katedry. Jej wielkość miała symbolizować zwycięstwo wiary katolickiej nad islamem. Z czasów muzułmańskich zostały dziedziniec oraz wieża, dziś funkcjonująca jako dzwonnica. Kiedyś był to Minaret, miejsce, z którego Muezin nawoływał wiernych do modlitwy. Co ciekawe, by dostać się na jej szczyt, trzeba pokonać rampy, które są na tyle szerokie, że można tam wjechać konno. Podobno właśnie w ten sposób, kilka razy dziennie na szczyt, docierał muezin. Monika przybliżyła nam również związane z wieżą mroczne historie, które opowiadali przewodnicy oprowadzający turystów po Sewilli. Przytoczę jedną z nich, ale osoby wrażliwe proszę o przejście do kolejnego rozdziału. W czasach działalności inkwizycji, ludzi skazanych na śmierć zrzucano właśnie z tej wieży prosto na bruk. W pewnym okresie działo się to tak często, że pod wieżą zostały ułożone materace. Nie miały one jednak ratować życia, tylko zapobiegać rozbrzegiwaniu się ciał i krwi. Ta makabryczna historia po raz kolejny uświadomiła mi, jak mroczne i bestialskie czyny ma na sumieniu Inkwizycja, i sprawiła, że westchnęłam w duchu z wdzięcznością, że żyję we współczesnych czasach. Flamenko. Jak wspomniałam, nasz pobyt w Sewilli przypadał na czas, gdy zaczynał się adwent. Wieczorem na placu wokół katedry czuć było radosną atmosferę wyczekiwania. Do naszych uszu dobiegały świąteczne piosenki, wszędzie migotały lampki i bożonarodzeniowe dekoracje, a nad ulicami wokół katedry unosił się dym i zapach pieczonych kasztanów. Wokół rozstawionych było mnóstwo straganów ze świątecznymi drobiazgami, w większości z figurkami, którymi ozdabia się szopki. Monia wyjaśniła nam, że w Sewili zamiast choinki w domach buduje się właśnie miniaturowe stajenki. Zresztą nie tylko w domach, w miejscach publicznych również. Różniły się one jednak od znanych nam szopek, ponieważ były bardzo rozbudowane i często przedstawiały życie codzienne zwykłych ludzi. Na przykład znajdował się tam stragan z mięsem albo piekarnia. Widzieliśmy ruchome figurki, niektóre związane z tradycją, jak trzej królowie z darami, a także postacie świeckie. Na przykład kobietę robiącą pranie. Były też takie skrajne bajek, na przykład syrenka, czy wręcz prześmiewcze, jak pasterzy robiący w krzakach dwójkę. Muszę przyznać, że oglądanie tych figurek było świetną rozrywką. Co chwilę się zatrzymywaliśmy i głośno się śmiejąc, wskazywaliśmy palcem kolejne miniaturowe ludziki. Po ulicach spacerowały tłumy. W głównej mierze zapełniali je mieszkańcy Sewilli, ale nie brakowało również podobnych nam turystów. Uwielbiam obserwować ludzi w mieście, dlatego bacznie przyglądałam się mijanym przechodniom, a także osobom siedzącym w restauracjach i barach. Zauważyłam, że Hiszpanie przywiązują dużą wagę do wyglądu. Kobiety prawie zawsze były umalowane i w szykownych strojach. Nawet jeśli założyły na siebie coś na luzie, na przykład dresy, to były one uszyte z dobrych materiałów, w modnych obecnie beżach, uzupełnione o markowe obuwie. Jako dodatek bardzo często można było dostrzec torebkę z modnym logo zwykle hiszpańskiej firmy odzieżowej Bimba i Lola. Panowie w niczym nie ustępowali płci przeciwnej. Starannie uczesani i ogoleni, z dumą prezentowali niewymuszoną elegancję. Młodzi, nawet jeśli nie byli ubrani zgodnie z trendami, tylko w wysłużone ciuchy z second-handów, i tak nie byli w stanie ukryć tego, że z uwagą dobierali strój. Każdy swoim wyglądem coś demonstrował. Niektórzy zasobność portfela Inni nienaganny gust, jeszcze inni bunt i kontrkulturę. Przyjemnie obserwowało się te tłumy, a tłumy zdecydowanie lubiły być obserwowane. Hiszpanie są bardzo towarzyscy i wolny czas spędzają zazwyczaj poza domem, spacerując, przesiadując w knajpach, na ławkach miejskich lub po prostu stojąc gdzieś z boku na chodniku, zatopieni w rozmowie. Dość szybko zorientowaliśmy się, że codzienność i tryb ich życia także poddane są dyktaturze słońca. Czas na zewnątrz Hiszpanie spędzają wtedy, gdy nie jest już gorąco. Co charakterystyczne dla południowego regionu, w ciągu dnia na kilka godzin życie zupełnie zamiera. Jest to czas tak zwanej siesty, kiedy tylko miejsca dla turystów są otwarte. W większości miejsc pracy następuje przerwa trwająca około dwóch godzin. Sklepy, restauracje i podobne miejsca przestają funkcjonować. Wszystko wraca do normy późnym popołudniem i w związku z tym zmiana kończy się dużo później, niż my, mieszkańcy Europy Centralnej, jesteśmy przyzwyczajeni. Z tego powodu życie towarzyskie toczy się głównie wieczorami i nocą. Ten tryb nie zmienia się nawet w zimie, kiedy temperatury są niższe i wcześniej robi się ciemno. Południowcy, zanim wyjdą na miasto, często spotykają się w domach na wspólną kolację czy drinka. Z naszego doświadczenia wynika, że jeśli takie spotkanie zacznie się o 21:00, to jest to wczesna godzina. Hiszpanie zresztą zdają się żyć tak, jakby czasu im nigdy nie brakowało. W dniu Świąta Konstytucji byliśmy zaproszeni na kolację, którą organizował Pablo. Późnym, dla nas, wieczorem, w mieszkaniu pojawili się znajomi i przyjaciele zarówno gospodarza, jak i Marii oraz Moniki. Zasiedliśmy wspólnie do posiłku, na który składały się różne dania podane w formie niewielkich kawałków niczym przekąski, które w Hiszpanii nazywa się tapas. Pablo jest znakomitym kucharzem. Do dziś na samo wspomnienie jego pysznych krewetek cieknie mi ślinka. Na stole były także różnego rodzaju suszone szynki, sery, tortilla de patatas, ryba, sałata i wiele innych dań. Każdy nakładał sobie po trochu tego, na co miał ochotę. Oczywiście kolacji towarzyszyło wino. Po wymianie uprzejmości każdy zatopił się w rozmowie w swoim języku, ponieważ większość zgromadzonych osób nie czuła się swobodnie używając angielskiego. Po kolacji ruszyliśmy na miasto. Dzięki naszym przewodnikom trafiliśmy na plac Alameda de Hercules. Gdzie znajdowały się puby i bary. Ulice wokół tętniły życiem. Większość osób siedziała lub stała w sąsiedztwie stolików ustawionych na placu i przed barami. Każdy miał w dłoni jakąś szklankę lub butelkę, a w powietrzu unosił się papierosowy dym. Atmosfera była radosna, wyczekująca zabawy, powietrze aż buzowało od głośnych rozmów, krzyków i śpiewów. Zauważyłam, że ludzie podchodzili do siebie, zagadywali, stawali przy jednym stoliku nawet jeśli się nie znali wcześniej. Jednak największe wrażenie zrobiło na mnie odkrycie, że przy niektórych stolikach siedzą mężczyźni z gitarami klasycznymi. Co rusz dało się słyszeć żwawe lub smętne, prawie zawsze tęskne melodie, wygrywane w charakterystyczny sposób. Gitarzyści, zazwyczaj w towarzystwie znajomych, razem z nimi albo solo śpiewali piosenki, których słów nie rozumiałam. Co pewien czas ktoś tańczył albo klaskał, albo okręcał dłonie w charakterystycznym geście. Słychać było też okrzyki Dale czy Ole. Muzyczny spektakl, który odbywał się na ulicach Sewilli, można było określić jednym słowem: flamenco. Flamenco to muzyka, której kolebką jest Andaluzja. Powstała jako wyraz buntu, a także dumy i niezłomnego charakteru hiszpańskich cyganów zepchniętych wieki temu na margines społeczeństwa. Z czasem flamenco przerodziło się w symbol nie tylko mieszkańców Andaluzji, ale całej Hiszpanii. Piękny, specyficzny, tęskny śpiew, któremu towarzyszy jedyny w swoim rodzaju sposób grania na gitarze oraz ekspresyjny taniec. Wokół tej muzyki powstała cała kultura, dobrze widoczna w ubiorze tancerzy i śpiewaków, uzupełnionym o odpowiednie uczesanie, buty, ozdoby. To jednak wciąż nie wszystko, bo za tym, co widzialne, kryje się bogaty świat emocji i uczuć, pasji, dumy, miłości, tęsknoty. To, że flamenko poruszało i łączyło prawie wszystkich. I że gitary były tak zwyczajnym tutaj widokiem, absolutnie mnie urzekło. Podczas naszego pobytu przekonaliśmy się, że ta muzyka towarzyszy Sewilli cały czas. W różnych zakątkach miasta spotykaliśmy gitarzystów, którzy gromadzili wokół siebie innych miłośników hiszpańskich melodii. W miejscach z dużą ilością turystów prawie zawsze pojawiała się tancerka w charakterystycznej dla flamenko sukni. Stragany z pamiątkami dla turystów pełne były dziecięcych wersji tych strojów, bogatych w falbanki i czarne groszki. Z kolei witryny sklepów premium na starym mieście zdobiły suknie wytworne, szyte na zamówienie. Oczywiście w Andaluzji flamenko umie tańczyć każdy, a w Sewilli olbrzymią popularnością cieszy się także odmiana tego tańca, nazywana sevillana. Wszyscy mieszkańcy mają własne stroje do flamenko i raz do roku podczas fiesty Feria de Abril całe miasto je zakłada i wychodzi na ulicę tańczyć i się bawić. Obserwowanie Hiszpanów zatopionych w śpiewie lub tańcu flamenko. To coś wspaniałego, poruszającego struny wrażliwości na najgłębszym poziomie. Mimo że nie rozumiałam słów, przekaz niesiony przez melodię, śpiew i taniec był dla mnie jasny. Miałam okazję zobaczyć, jak wielowiekowa tradycja żyje i towarzyszy codzienności, a nie tylko jest odświeżana przy okazji świąt. Nie jest jak w wielu zakątkach świata, zamknięta w muzeach i skansenach. Kolejne pokolenia ją kultywują i adaptują do siebie o czym najlepiej świadczy fakt, że współcześni artyści łączą flamenco nawet z muzyką elektroniczną. Wielkie odkrycia i duże figury. Jest jeszcze jeden aspekt, który odcisnął piętno nie tylko na Sewilli, ale na całej Hiszpanii, a może pokuszę się nawet o stwierdzenie, że na całym świecie. Ilekroć znajduję się na Półwyspie Iberyjskim, zawsze widzę tę szczególną tęsknotę zamienionymi czasami władzy i potęgi, i związaną z tym dumę. Mam na myśli wyprawy zamorskie, odkrycia nowych lądów, podboje i kolonializm. Jest to ważny element tożsamości i poczucia wartości, zwłaszcza starszych mieszkańców południa. Dla mnie ten temat jest bulwersujący, bo jak można cieszyć się własną wielkością, kiedy okupiona jest ona zniszczeniem? Jak można być dumnym z bogactwa i siły własnego kraju, kiedy są one skutkiem grabieży i zabijania niewinnych? Jak można być dumnym z wygranej walki? gdy jej wynik był z góry przesądzony. Owszem, dotarcie do nowych lądów, poznawanie ich zasobów i czerpanie z nich było postępowe i stanowiły wielki krok dla ludzkości. Niestety konsekwencje tego, czyli wykorzystywanie i grabienie podbitych miejsc, niewolnictwo, ciemiężenie, niszczenie lokalnej kultury i próba zamienienia podbitej ludności na naszą europejską modłę, to moim zdaniem hańba Europy. Hańba wypierana do dziś ze świadomości zarówno naszej europejskiej jak i amerykańskiej. W szkołach uczą nas historii bohaterów i odkrywców. Jednak gdy sama zagłębiłam się w opisy podbojów, dość szybko okazało się, że było to po prostu masowe morderstwo z góry obliczone na wzbogacenie się kolonizatorów. O tym w szkołach się nie mówi. Świetnie podsumował ten temat jeden z moich ulubionych pisarzy, Kurt Vonnegut, w książce Śniadanie Mistrzów Czyli żegnaj Czarny Poniedziałku pisze, Niektóre z tych bzdur były szkodliwe gdyż maskowały wielkie zbrodnie. Na przykład nauczyciele w Stanach Zjednoczonych Ameryki w kółko wypisywali na tablicach tę datę, każąc dzieciom zapamiętywać je z dumą i radością. 1492. Nauczyciele mówili dzieciom, że w tym roku ludzie odkryli ich kontynent. W rzeczywistości, w roku 1492, miliony istot ludzkich żyły na tym kontynencie pełnym, bogatym życiem. Po prostu w tym roku rozbójnicy morscy zaczęli ich oszukiwać, łupić i mordować. A oto inny przykład szkodliwej bzdury, jakiej uczono dzieci: że rozbójnicy morscy w końcu tworzyli rząd, który stał się kagańcem wolności dla istot ludzkich na całym świecie. W rzeczywistości rozbójnicy morscy, którzy mieli największy udział w tworzeniu nowego rządu, trzymali niewolników, używali ludzi zamiast maszyn, i nawet kiedy już zniesiono niewolnictwo jako zbyt kompromitujące, oni i ich potomkowie nadal traktowali prostych ludzi jak maszynę. A dzięki czemu piraci mogli zabierać każdemu, co chcieli? Bo rozporządzali najlepszymi na świecie okrętami, byli najgorszymi ludźmi i mieli proch, czyli mieszaninę azotanu, potasu, węgla drzewnego i siarki. Główny jednak oręż piratów stanowiła ich umiejętność zaskakiwania innych. Nikt nie mógł uwierzyć, że można być aż tak zachłannym i bezlitosnym, a potem było wiele za późno. W tamtych czasach Sewila była głównym hiszpańskim portem i to właśnie tutaj przybijały statki ze wszystkimi dobrami przywiezionymi z odkrywanych krain. Miasto szybko się wzbogaciło i jako pierwsze miało dostęp do nowych przypraw, drogocennych kamieni, a także roślin. W parku Marii Luizy, który wcześniej był ogrodem królewskim, można do dziś odnaleźć egzotyczne rośliny przywiezione z odległych lądów, m.in. kilkusetletnie fikusy. Co ciekawe, w 1929 roku właśnie tutaj powstała część pawilonów dla iberoamerykańskiej wystawy Expo. To wydarzenie miało być ukłonem w stronę krajów będących byłymi koloniami hiszpańskimi. Każde zaproszone państwo miało do dyspozycji budynek wzniesiony specjalnie na tę okazję. Tam mogło zaprezentować swoją kulturę, sztukę i historię. Wszystkie pawilony istnieją do dziś i są ciekawymi punktami na mapie miasta. Oczywiście najokazalszy ze wszystkich, Hiszpanie przygotowali dla siebie i dziś można go podziwiać na placu hiszpańskim. Trzeba przyznać, że miejsce budzi zachwyt. Gmach ma układ w kształcie łuku i pięknie zdobione fasady, otacza go kanał, a nieopodal znajduje się park. To idealne miejsce na spacer czy odpoczynek zarówno wśród lokalsów, jak i turystów. Wielokrotnie był też częścią planu filmowego, a najbardziej znana produkcja z jego udziałem to Gwiezdne Wojny. Będąc w Sewilli, odkryliśmy jeszcze jeden interesujący aspekt kultury Andaluzji, mianowicie religijność, a właściwie specyficzne tradycje z nią związane. Podczas kolacji w domu Moniki dowiedzieliśmy się, że większość młodego pokolenia Hiszpanów nie pała sympatią do kościoła. Z tego co zrozumiałam, jest to efekt rządów dyktatora Franco, kiedy to przymuszano do wiary katolickiej i jej praktykowania. Hiszpania była wtedy praktycznie krajem wyznaniowym, a kościół przez pewien okres popierał działania Franco. Które większość mieszkańców odbierała jako politykę ucisku. Z pewnością temat jest bardziej złożony, jednak właśnie takie wytłumaczenie tej sytuacji usłyszałam w trakcie rozmowy przy kolacji u Marii, Moniki i Pabla. Być może laicyzacja hiszpańskiego społeczeństwa jest skutkiem większego procesu, który zresztą powoli ogarnia całą Europę. Mimo tego postępującego zjawiska, obyczaje związane z wiarą są w Andaluzji wciąż żywe. Odniosłam jednak wrażenie, że są one głównie skupione na widzialnych aspektach oraz na rytuałach podtrzymujących tradycje. Mam na myśli kult figur świętych, pod wieloma względami podobny do naszych polskich obyczajów, choć pełen przepychu i jaskrawości. Przede wszystkim same posągi wyglądają inaczej niż te znane z naszych kościołów. Wizerunki Jezusa, Maryi albo świętych często są rozmiarów człowieka. Na ich głowach widać włosy wyglądające jak naturalne. Mają na sobie prawdziwe, strojne ubrania, a u Matki Bożej często można dostrzec również prawdziwą biżuterię. Figury znajdują się przede wszystkim w kościołach, na honorowych miejscach, ale też w wolno stojących kaplicach lub tych wplecionych w zabudowę miast. Te wizerunki bywają również namalowane na azulejos, zdobiących mury domów. A zdjęcia świętych figur często znajdowaliśmy na wystawach sklepów, a także na ścianach w barach czy kawiarniach. Pod tym względem cieszą się taką popularnością, jak w Polsce wizerunek Matki Bożej z jasnej góry. Figury te traktowane są ze szczególnym nabożeństwem, co uwidacznia się w trakcie różnych świąt. Najbardziej wyrazistym czasem jest Wielki Tydzień, czyli Semana Santa. Wtedy to posągi świętych stawiane są na specjalnych, pięknie ozdobionych platformach i niesione w procesjach po ulicach miast. Więcej o tych obchodach będę miała jeszcze okazję napisać, gdy nadejdzie okres Wielkanocy. Jednak formy kultu przybierają jeszcze inne postaci. My byliśmy świadkami ciekawego wydarzenia w kościele, znajdującym się niedaleko mieszkania Moniki. Wiedzeni ciekawością, zajrzeliśmy do środka i mogliśmy zobaczyć pewnego rodzaju adorację. Figura Matki Bożej stała na środku nawy głównej, tuż przed ołtarzem. Panowała odświętna atmosfera, paliły się świece, i w półokręgu stało kilka osób. Co pewien czas ktoś podchodził do figury i całował jej dłoń. Dla nas, przypadkowych przechodniów, był to osobliwy widok. Gdy wyszliśmy z kościoła, Monika wyjaśniła nam, że jest to wydarzenie organizowane przez parafię o nazwie Besamanos, co można przetłumaczyć na język polski jako całowanie rączki, i że wokół figury prawdopodobnie zgromadzone było bractwo. Jest to grupa ludzi, która zajmuje się kultywowaniem tradycji, dbaniem o świętą figurę, a w czasie Wielkiego Tygodnia to właśnie oni niosą platformę podczas procesji i są odpowiedzialni również za oprawę tego wydarzenia. Gdy później podróżowaliśmy przez Andaluzję oraz inne części Hiszpanii i nawet Portugalii, jeszcze wielokrotnie napotykaliśmy podobne posągi, a także kościoły i sanktuaria, gdzie były one czczone. Być może moja ocena jest powierzchowna i w rzeczywistości ludziom te figury pomagały zbliżyć się do swoich świętych i zatopić się w modlitwie, jednak nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że część osób przywiązywała większą wagę do samych figur, niż znaczeń, jakie uosabiały. To oczywiście tylko moje wrażenie. Być może zabrzmiało ono krytycznie, ale w rzeczywistości kryje się za nim fascynacja tym zjawiskiem. W pewien sposób podoba mi się nabożeństwo, z jakim traktowane są wizerunki świętych. Wydaje mi się to niezwykłym przejawem lokalnej kultury, tożsamości, a może nawet pewnego rodzaju folkloru. Tak jak zawsze z ciekawością słucham o lokalnych wierzeniach czy legendach, tak kult świętych w Andaluzji zapadł mi mocno w pamięć i dziś nieodłącznie kojarzy mi się z tym regionem. Dość dużo miejsca poświęciłam na opis Sewilli, ponieważ jest ona soczewką doskonale oddającą klimat całej Andaluzji. Jako stolica regionu, świetnie łączy wszystkie elementy wpływające na jego barwną kulturę. I chyba właśnie dlatego, że jest ona tak bogata, pełna kontrastów i żywa, zakochałam się w Andaluzji, która stała się moim ulubionym miejscem w Hiszpanii. Po kilku dniach spędzonych z Moniką, każdy musiał wrócić do swojej rzeczywistości. Nasza przyjaciółka i jej współlokatorzy zatopili się w pracę, a my ruszyliśmy w dalszą drogę. Ostatniego wieczoru Marii wytatuowała na nodze mnie i Łukaszowi maleńkiego wana, dokładnie takiego, jaki widnieje w naszym logo. Moje tatuaże są zapisem historii i rzeczy, które mnie kształtują. Dlatego na moim ciele nie mogło zabraknąć właśnie symbolu naszej wielkiej przygody zwanej Van Life'em. Spotkanie z Kiki Świat na pożegnanie Monika zostawiła nam listę obowiązkowych miejsc do odwiedzenia. Naszym kolejnym celem były okolice Malagi, a na trasie znajdowała się miejscowość wymieniona przez naszą przyjaciółkę. Ronda, bo o niej mowa, to niewielkie miasto słynące z wyjątkowego mostu i zachwycających widoków. Leży na wysokich skałach, przedzielonych głębokim, stumetrowym wąwozem, którego dnem płynie rzeka. Tym samym Ronda podzielona jest na dwie części. Starszą, gdzie widać wpływy maurytańskie. I młodszą, która została zbudowana za czasów chrześcijańskich. Miasto łączą w sumie trzy mosty, jednak to najnowszym z nich, nazywanym nowym mostem, mimo że budowa została ukończona dość dawno, bo w 1793 roku zachwycają się tłumnie przybywający turyści. Jego kunszt i inżynierię najlepiej podziwiać z oddali. Filary zdają się wyrastać z głębin wąwozu, jakby były wykute ze skalnych ścian i pną się wysoko do poziomu ulicy. Most wygląda jak strzelisty łuk triumfalny, zwycięstwo ludzkiego umysłu nad surową naturą. Granice miasta w kilku miejscach wyznaczone są przez barierki, za którymi znajduje się przepaść. Dużo niżej, w oddali, roztacza się zupełnie inny świat. Pełen łagodnych pagórków pokrytych zielonym kobiercem, gdzie niegdzie drzewami lub polami, a także pojedynczymi domostwami. W oddali majaczą góry. Łukasz był pod olbrzymim wrażeniem zróżnicowania terenu, a w szczególności majestatu gór. Jak sam podkreślał, wiązało się to z jego dotychczasowymi wyobrażeniami, właściwie skojarzeniami z Hiszpanią, plażami, słońcem i miastami. W rzeczywistości kraj, którego symbolem jest byk, zamykał w sobie każdy możliwy krajobraz od zaśnieżonych szczytów po rozległe pustynie. Kęciliśmy się po uliczkach rondy do późnego wieczoru. Także tutaj napotykaliśmy świąteczne stragany, które o tej porze roku serwowały smażone ciastka i inne przysmaki. Jeszcze w Sewili mieliśmy okazję spróbować ciuros, czyli lokalnej przekąski. Są to podłużne paluchy uformowane w kształt koła, zrobione z ciasta przypominającego to, z którego w Polsce smażymy pączki. Zresztą je również smaży się w głębokim, gorącym oleju. Ciuros same w sobie nie były słodkie, wręcz powiedziałabym, że lekko słone. A dla osłody serwowano je z gorącą czekoladą do picia, w której należało je zamoczyć przed włożeniem do ust. Spróbowałam ich z ciekawości a po kilku porcjach ostatecznie mi posmakowały. Jednak moje serce skradł inny smakołek, bunuelos, który mieliśmy okazję jeść spacerując wieczorną porą po ulicach Rondy. Były to ciastka zrobione z tego samego lub bardzo podobnego ciasta do ciuros. Miały jednak kształt niewielkich kulek i podawano je z gorącym sosem. Ja oczywiście wybrałam czekoladowy. Możliwe, że ciasto było słodkie, ponieważ smakowały o wiele lepiej niż ciuros. Jednak nie mam pewności. Na pewno sposób ich przygotowania był fascynujący. Specjalna maszyna wypluwała z siebie uformowane kulki surowego ciasta, które wpadały do niewielkiej rynienki z rozgrzanym olejem. Smażąc się, powolutku płynęły w stronę sitka, które przerzucało je niczym katapulta do przygotowanego wcześniej kartonowego pojemniczka. Pokochałam ten przysmak. Niestety, to był ostatni raz, kiedy go jadłam, ponieważ stoiska z Buñuelos pojawiają się tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia. Kolejnego dnia powitało nas piękne słońce i rozkoszna temperatura, 20 stopni, która wprawiła nas w doskonałe humory. Gdyby nie to, że planowaliśmy wylot na święta do Polski i co pewien czas rozmawialiśmy o kwestiach organizacyjnych, nie miałabym pojęcia, że właśnie powoli zaczyna się zima. Niespiesznie zjedliśmy śniadanie, ostatni raz rzuciliśmy okiem na piękne widoki z tarasu, znajdującego się tuż przy parkingu na obrzeżach Rondy, gdzie nocowaliśmy, i ruszyliśmy w drogę. Dziś mieliśmy dotrzeć w okolice Malagi, na kemping, gdzie przebywała polska rodzina mieszkająca w przyczepie kempingowej. Kamil, Kasia, Ania, Nadia i Szymuś, szerszej publiczności znani jako Kiki Świat. Dość często oglądaliśmy ich filmy na YouTubie, komentując co pewien czas ich przygody. I tak właśnie narodził się pomysł spotkania. Trasa była tak malownicza, że musieliśmy zatrzymać się w kilku zatoczkach przy drodze. Znajdowaliśmy się na wysokich wzniesieniach, poniżej królowały doliny. A w niewielkiej odległości znów widać było wyższe i mniejsze góry. Roślinność bujała, a gdzieś zupełnie na horyzoncie dostrzegliśmy wszechobecną biel. Z początku myślałam, że to mleczne morze. Jednak szybko zdałam sobie sprawę, że są to po prostu chmury, które zatrzymały się gdzieś pomiędzy niewidocznymi szczytami. Czułam się tak, jakbyśmy znaleźli się w Patagonii, którą znałam ze zdjęć. Po drodze trafiliśmy też na niewielki stragan, na którym wysypane były kolorowe owoce. Zaopatrzyliśmy się więc w siatę pomarańczy, którą później podzieliliśmy się z rodziną Kiki Świat. Na miejsce dotarliśmy późnym popołudniem. W bramie kempingu powitał nas Kamil razem z dzieciakami. Ponieważ sami nie chcieliśmy zatrzymywać się w płatnym miejscu, pokazali nam, gdzie możemy zaparkować. Dzieci od razu wskoczyły do naszego wana i zaczęły go eksplorować. Z miejsca ich ulubioną strefą stało się łóżko. Nic dziwnego, koc był miękki i przytulny, a mnóstwo poduszek szczególnie spodobało się dziewczynkom. Do tego konstrukcja jest na podwyższeniu, co sprawiało, że byliśmy na tym samym poziomie wzroku. Być może chodziło też o to, że łóżko tworzy strefę, którą jako dziecko nazwałabym bazą. Chyba każdy, kiedy był mały, lubił przebywać w takich zakamarkach, dających poczucie bezpieczeństwa. Ku naszej radości od razu staliśmy się wujkiem i ciocią. Nie było nawet chwili zawstydzenia albo niezręcznej ciszy. To było tak naturalne, jakbyśmy się znali od lat. Kiedy już pokazaliśmy im całego naszego wana, przyszedł czas, abyśmy my zobaczyli chyba najsławniejszą polską przyczepę kempingową. Tam poznaliśmy się z uroczą Kasią, która krzątała się na miejscu. Gdy weszliśmy do środka, równocześnie z Łukaszem wykrzyknęliśmy: "Ile tu jest miejsca!". Mimo że z zewnątrz przyczepa nie była pokaźnych rozmiarów, w środku mieściło się całe mieszkanie, a jego układ sprawiał wrażenie dwupokojowego apartamentu. Właściwie były to dwie strefy z siedziskami skupionymi wokół stolików. W środkowej części znajdowała się kuchnia, a po drugiej stronie łazienka. Kasia potwierdziła nasze spostrzeżenia, zapewniając, że mimo, iż mieszka tam pięć osób, jest im wygodnie i komfortowo. Zaraz po krótkich oględzinach podbiegły do nas dziewczynki i wręczyły kolorowe rysunki, a szymuś zaczął prezentować swoje zabawki i inne skarby. Po chwili przenieśliśmy się na zewnątrz, usiedliśmy wokół stolika kempingowego. A Kasia poczęstowała nas pizzą, którą upiekła w niewielkim piekarniku. To było dla nas jak spełnienie marzeń móc przygotować pizzę w swoim mobilnym domu, bo niestety nasz van nie miał takiej możliwości. Na wyposażeniu ich przyczepy znajdował się kempingowy piekarnik, który był znacznym ułatwieniem podczas przygotowywania posiłków dla pięcioosobowej rodziny. Jako, że kochamy pizzę i dobre towarzystwo, nic więcej do szczęścia nie było nam trzeba. Czas upłynął nam na przyjemnej rozmowie. Byłam zaskoczona tym, jak wiele nas łączy z Kasią i Kamilem. We vlogach pokazują swoją codzienność, podróże. Rzadko opowiadają o swoich poglądach, czy choćby o książkach, które czytają. A podczas rozmowy okazało się, że czytamy podobne lektury i na wiele spraw mamy podobne spojrzenie. Oczywiście, jak to bywa z dzieciakami, zbyt długo nie mogliśmy tylko siedzieć i rozmawiać. One też chciały uczestniczyć w naszym spotkaniu, dlatego po chwili wybraliśmy się wspólnie na spacer pod ich przewodnictwem. Świeciliśmy kemping i dowiedzieliśmy się, gdzie znajdują się łazienki, zmywalnie, a także staw z rybkami i najlepsze miejsca do zabawy. Oglądaliśmy również wielkie kampery i przyczepy zaparkowane w kilku zakątkach. To były prawdziwe potwory, gabarytami przypominające małe ciężarówki, które dodatkowo miały wysuwane części poszerzające przestrzeń wewnątrz. Potem zjedliśmy deser. Po drodze, razem z Łukaszem, kupiliśmy specjalne ciasto świąteczne który nazywa się rozkonderejes. Ma ono kształt koła z dziurą w środku, ozdobione skandyzowanymi owocami i przełożone masą śmietanową. Każdy dostał po kawałku i spokojnie pałaszował. Gdy nagle usłyszeliśmy chrupnięcie i zobaczyliśmy, że Kamil zrobił wielkie oczy, wyciągnął z ust małą figurkę w kształcie króla. Kto daje do ciasta takie rzeczy? Po chwili zaskoczony Łukasz wyciągnął ze swoich ust małą, twardą fasolkę. Zaintrygowani, zaczęliśmy szukać w internecie wyjaśnienia tych nietypowych znalezisk. Okazało się, że właśnie jedliśmy tradycyjne hiszpańskie ciasto, które przygotowuje się na obchody święta Trzech Króli. Z wyglądu przypomina ono koronę, a kolorowe suszone owoce i orzechy mają symbolizować drogocenne kamienie. Do ciasta wkłada się miniaturową figurkę króla albo dzieciątka Jezus, i ten, kto je wylosuje, będzie miał wielkie szczęście w nadchodzącym roku. Z kolei osoba, która wylosuje fasolkę. Ma za zadanie na przyszłe święta upiec bądź kupić rozkonderejes. Reyes. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym wcześniej. Na szczęście nikt nie złamał zęba, a my mieliśmy powody do śmiechu. Pod wieczór wszyscy wybraliśmy się na plażę, która była oddalona o 10 minut spaceru z kempingu. Po dotarciu na miejsce odkryliśmy, że znajdował się tam duży, płaski parking, idealne miejsce dla naszego LTK. Ucieszyliśmy się, że znaleźliśmy cichy zakątek na nocleg. Lepszy niż parking przy kempingu. Z którego moglibyśmy zostać wyproszeni przez obsługę. Mogliśmy więc ze spokojną głową wspólnie pożegnać kończący się dzień. Po plaży były poprowadzone wygodne drewniane kładki, dlatego bez problemu mogliśmy się poruszać nawet z wózkiem dziecięcym. Powoli zapadał zmierzch, a my obserwowaliśmy dostojne słońce znikające za horyzontem. Cudownie było dzielić tę chwilę z rodziną Kamila. Emanowały od nich spokój, miłość, bezpieczeństwo, i ta atmosfera udzielała się również nam. Byłam wdzięczna za to, że wpuścili nas do swojego świata. Wydawali się zupełnie nieświadomi tego, jak wielkie szczęście mają. Kamil w ciągu dnia nawet przepraszał nas za to, że dzieciaki są tak bardzo absorbujące, że nie możemy zbyt długo spokojnie porozmawiać. Bo rzeczywiście zauważyłam, że dzieci są na pierwszym miejscu w jego życiu i gdy tylko o coś prosiły, poświęcał im natychmiast całą swoją uwagę. Ale ja całkowicie to rozumiałam. Jest przede wszystkim ojcem, i myślę, że właśnie tak powinno wyglądać ojcostwo. Na byciu obecnym i nadawaniu dziecku poczucia, że jest ważne i kochane. Uważam to za coś zupełnie naturalnego i pięknego. Absolutnie niczego nam to nie ujmowało, gdy zamiast rozmawiać o naszych dorosłych sprawach, dowiadywałam się czegoś na temat ulubionej lalki czy hulajnogi. Myślę, że właśnie tak kształtuje się dzieciaki na dobrych ludzi, okazując im miłość i wsparcie. Kolejnego dnia Również zamierzaliśmy się zobaczyć. Ustaliliśmy, że po południu wpadniemy do przyczepy, a rano każdy miał czas, by realizować swoje zadania. Rodzina Kiki pojechała do zoo, a my musieliśmy rozwikłać zagadkę uzupełnienia gazów butli, która niedawno brakiem płomienia w kuchence oznajmiła nam, że się skończyła. W kamperze mieliśmy dwie butle: jedna zasilała kuchenkę, a druga lodówkę, kiedy staliśmy na postojach. Podczas jazdy samochodem, ze względów bezpieczeństwa, lodówka działała na prąd. Mimo to właśnie butla od lodówki pierwsza się skończyła, mniej więcej miesiąc temu. Kupiliśmy więc zupełnie nową butlę, za którą zapłaciliśmy niemało jak na naszą sytuację pieniądze. Oszczędności, które mieliśmy odłożone na podróż, powoli się kończyły, a także przeznaczony do niej reduktor, czyli urządzenie regulujące ciśnienie. Niestety tuż przed przyjazdem do Sewilli, Skończyła nam się również druga polska butla podłączona do kuchenki. Aby zaoszczędzić pieniądze i od razu zaradzić problemowi, Łukasz wymyślił, że spróbuje przelać część gazu z nowego do starego zbiornika. Natrafił na informację, że można to zrobić za pomocą specjalnego węża, który udało mu się zamówić przez internet do mieszkania Moniki. Zadziałać miała tutaj stara dobra grawitacja, bo gaz w środku jest w stanie ciekłym. Łukasz wziął obie butle w najdalszy kraniec parkingu, o tej porze wydawało się, że nie ma tam nikogo oprócz nas i rozpoczął próbę alchemiczną. Po pewnym czasie wrócił zrezygnowany. Misja się nie udała. Był też lekko zdenerwowany. Gdy zapytałam dlaczego, opowiedział mi co się stało. Wyobraź sobie, że gdy już w końcu wszystko przygotowałem i podniosłem do góry butle, by zacząć przelewać gaz, usłyszałem za plecami kroki i jakiś głos. Odwróciłem się, a za mną stał jakiś facet i uśmiechając się, zapytał: Hello, my friend, what are you doing? Po czym zaciągnął się papierosem. Prawie dostałem zawału, zacząłem na niego krzyczeć, żeby się odsunął, bo ja tu mam gaz i zaraz wylecimy w powietrze. Nieznajomy zrobił tylko krok do tyłu i zachowywał się, jak gdyby nigdy nic. Dlatego Łukasz musiał zakończyć próbę przelania gazu, zanim właściwie zaczął. Musiał również jak najszybciej zniknąć z pola widzenia tego mężczyzny. Mógł sobie, nie daj Boże, coś wyobrazić. Wczoraj w nocy odkryliśmy pewną ciekawostkę dotyczącą tego parkingu. Nie sądziliśmy, że będzie ona dotyczyła bezpośrednio nas, a właściwie Łukasza. Jednak spotkanie z tym panem zmieniło nasze podejście. Poprzedniego wieczoru, gdy zjechaliśmy w dół naszym wielkim wozem, wybraliśmy się jeszcze na krótki spacer po plaży, już we dwójka. Gdy wracaliśmy, było całkowicie ciemno. W pewnym momencie na kładce, która prowadziła na parking, zobaczyliśmy stojące postacie. W miarę jak się zbliżaliśmy, zaczęliśmy odróżniać sylwetki i szeptem ustaliliśmy, że stoi tam czterech mężczyzn. Ich zachowanie było dziwne. Byli blisko siebie, ale utrzymywali dystans. Niby stali w grupie, ale żaden z nich się nie odzywał. Nie siedzieli na balustradzie, jak zazwyczaj robi to młodzież, tylko stali, jakby czekali na coś. Oczywiście w naszych głowach zaczęły kreślić się czarne scenariusze spotkania z mafią, dilerami albo innymi łotrzykami, którzy nas zaatakują. W momencie, gdy mieliśmy się zrównać, oboje z Łukaszem wstrzymaliśmy powietrze, a stojące postacie odwróciły się do nas plecami, tak, jakby chciały ukryć swoje twarze. Poczułam, jak całe moje ciało się napina, jak adrenalina zaczyna krążyć w krwiobiegu, przygotowując mnie do ewentualnej ucieczki. Oboje z Łukaszem nieświadomie wcieliliśmy w życie słowa laski: z filmu Chłopaki nie płaczą. Przyspieszyliśmy, ale powoli. Krok pierwszy: jesteśmy na równi z nimi. Krok drugi: Jesteśmy zamknięci między czterema kątami, które wyznaczały postacie. Krok trzeci, przeszliśmy. Krok czwarty, nic się nie dzieje. Krok piąty i szósty przyspieszamy jeszcze bardziej. Krok siódmy, nadal nic. Doszliśmy do wana, szybko zamknęliśmy za sobą drzwi i odetchnęliśmy z ulgą. Tu, na swoim terenie, byliśmy bezpieczni. Jednak noc nie była spokojna. Do późnych godzin słyszeliśmy, jak ktoś kręcił się za szybami kampera. Co pewien czas dochodziły do nas również odgłosy przyjeżdżających i odjeżdżających samochodów. W końcu nie wytrzymałam i otworzyłam aplikację w telefonie. Zastanawiałam się, czy może jest w niej zaznaczona ta miejscówka. Okazało się, że tak, a zagadkowe zachowania dość szybko się wyjaśniły. W komentarzach użytkownicy pisali, że ten parking jest miejscem spotkań społeczności gejów. Tutaj umawiali się na krótkie randki. To tłumaczyło dziwną grupkę mężczyzn, a także kursujące nocą pojazdy. Uspokojona, że nie są to jakieś lokalne gangi przemytnicze, zastosowałam naszą sekretną broń – zatyczki do uszu. Zaraz potem spałam kamiennym snem. Właśnie dlatego Łukasz nie czuł się swobodnie, gdy obcy mężczyzna zagadywał go na parkingu. Postanowiliśmy, że kolejne próby przelania gazu podejmie w innym miejscu, a teraz zajmiemy się kilkoma sprawami związanymi z tworzeniem treści internetowych. Pisaniem tekstów na bloga oraz przygotowaniem filmiku, który miał ukazać się w najbliższych dniach. Muszę zaznaczyć, że tak naprawdę Łukaszowi nic nie groziło i nie bał się. Bardziej żartowaliśmy z zaistniałej sytuacji. W czasach, gdy mieszkaliśmy w Londynie, poznaliśmy kilku gejów i wiedzieliśmy, że szukają po prostu towarzystwa, ale nie skrzyciliby nikogo. Dlatego bez obaw zostaliśmy na tym parkingu jeszcze na kolejną noc. Nikt więcej nas nie niepokoił, ani nie wchodził nam w drogę. Południe spędziliśmy w pobliskim barze, zlokalizowanym na plaży. Zajęliśmy stolik w drugiej linii, więc mieliśmy cudowny widok na zalany słońcem piaszczysty brzeg i błękitną wodę. Podłączyliśmy się do WiFi i na chwilę zatonęliśmy w zadaniach, które powoli zaczynaliśmy nazywać pracą. Dla wielu osób jest to niezrozumiałe, jednak tworzenie treści do Internetu jest czasochłonnym zajęciem. Zdarzało nam się spotykać z opinią, że nic nie robimy. A niektórzy, domyślam się, starsi od nas ludzie, wciąż tkwiący mentalnie w erze sprzed digitalizacji. Byli wręcz oburzeni, kiedy używaliśmy słowa praca w odniesieniu do tego, czym się zajmujemy. I faktycznie, muszę przyznać, że nie było to zajęcie przypominające typowy etat. Nie miało wiele wspólnego z chodzeniem do fabryki czy innego zakładu pracy, a nawet sklepu, gdzie kiedyś pracowałam. Jednak regularne tworzenie materiałów, zdjęć, tekstów, filmów wymagało od nas pełnego zaangażowania, ciągłego doskonalenia się i szukania nowych rozwiązań w zakresie filmowania, fotografowania. Pozycjonowania oraz wielu innych umiejętności, których uczyliśmy się na bieżąco. Nie dość, że wiele godzin zajmowało nam nagrywanie materiału, a potem przygotowywanie go do publikacji, to jeszcze płaciliśmy za to cenę, z której mało kto zdawał sobie sprawę. Oddawaliśmy swoje życie pod ocenę szerokiej publiczności. Byliśmy w podróży, która dla nas samych była wielką niewiadomą. Nie wiedzieliśmy, co wydarzy się za chwilę, czy nam się uda, czy poniesiemy porażkę. Pokazywaliśmy siebie takimi, jacy jesteśmy. Bez żadnych przygotowań, ustawek, upiększeń. Byliśmy w pewien sposób nadzy i w gruncie rzeczy bezbronni. W moim odczuciu była to wysoka cena. Jednak muszę przyznać, że tę pracę wykonywaliśmy z przyjemnością. Dawała nam satysfakcję i otwierała przed nami wiele możliwości. Powoli, nieśmiało dawałam sobie przyzwolenie na to, by nazywać siebie artystyczną duszą. Wciąż nie mogę powiedzieć o sobie artystka, jednak jakieś zacięcie w tym kierunku miałam i dłużej nie mogłam temu zaprzeczać. Dlatego wszystko co było związane z tworzeniem sprawiało mi olbrzymią frajdę. Czułam, że w końcu robię coś, do czego jestem stworzona. Mogę śmiało powiedzieć, że była to praca z moich nieuświadomionych marzeń. Żywiłam głęboką nadzieję, że w końcu uda nam się w tym wszystkim znaleźć także sposób na zarabianie. Na razie cieszyliśmy się jednak tym, co mieliśmy. Swobodą, jaką dawał nam life oraz możliwością dzielenia się naszą pasją z innymi. Naszą radość potęgowało miejsce, w którym właśnie siedzieliśmy. Biurem był niewielki stolik, na którym uśmiechnięty kelner właśnie postawił dwie kawy z mleczną pianką. Otaczał nas widok jak z pocztówki, słońce rozkosznie ogrzewało naszą skórę, a lokalny muzyk właśnie zaczął grać pierwsze takty piosenki Boba Marleya. Co tu dużo mówić? Czuliśmy się, jakbyśmy złapali pana Boga za nogi i docenialiśmy to z całych sił. Wiedzieliśmy, że właśnie dla takich momentów ruszyliśmy, że są one esencją tego, co obecnie nazywa się cyfrowym nomadyzmem. Na zakończenie tego dnia, późnym popołudniem, spotkaliśmy się z Kamilem, Kasią i dzieciakami. Wypiliśmy wspólnie kawę, rozmawialiśmy, a Ania, Nadia i Szymuś pokazywali nam swoje nowe zabawki, miniaturki zwierząt, które zakupili na pamiątkę dzisiejszej wycieczki. Potem wspólnie jeździliśmy na deskorolkach, które wyciągnęłam z bagażnika Alteka wieczorem przyszliśmy do naszego wana i razem z Kamilem trochę pomuzykowaliśmy okazało się że Kamil kocha grać na gitarze a ja wzięłam ze sobą gitarę i ukulele więc każdy miał instrument dla siebie to była magiczna chwila ponieważ muzyka łączy ludzi w wyjątkowy sposób kolejny z momentów dla których warto było wywrócić swoje życie do góry nogami to był bezpłatny fragment po więcej zapraszamy do aplikacji audioteki